cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w drugim odcinku kariery Cristiano Ronaldo. Już sobie wczytujemy. Jest CR7. Okej. Przepraszam za laga, ale wczytywało. No to jednak Messi ma najwyższy overall, myślałem, że to Ronaldo. Mniejsza z tym. Dobrze, dobrze Ronaldo, ty na razie trzymasz formę, masz hat-tricka, jest good, tak jak tam pisze. Aha, chcieliście, żebym zmienił poziom trudności, tylko kurde, gdzie mam to zrobić? Kurde, teraz nie ogarnę tego. A zresztą, na razie nie wiem po co mam zmieniać. W komentarzach jeszcze nie czytałem nic, czy nie, nic mi się nie wskazało na takie przyzwolenie zmiany poziomu. Tylko jedynie na Skype'ie miałem jeden komentarz. Więc to jeden komentarz na kilkanaście innych osób to w sumie nie dominuje. Dobrze, Ronaldo, 3 brameczki, 1 asysta. I uważam, że to jest chyba najlepsza statystyka, jaką mi się udało nim zrobić. Ale nie, wczorajsza gleba Messiego na swoim zawodniku, to mnie rozpieprzyło po całości. Jeszcze koleś potem spudłował, bo mu się tak zachciało. No. Ta Barcelona to ma takie zachcianki, aż sobie jeszcze przed nagraniem zobaczyłem, jak Messi spartaczył rzut karny z Manchester City. To mnie już po prostu kompletnie dobiło. Ale nie, uczy się szczupaki, niczym Van Persie, no, idzie w jego ślady. Dobra, ja tak będę gadał, a chcę zacząć już karierę. Patrzcie, ja już nawet nie wylosowałem. No, jest z Newcastle United, bo wtedy ja rozpoznałem ten herb, jakżebym to nagrywał. O, i nagle mu się overall powiększył. Ja nie mam speedów. Ciekawe. Trzyma mu się overall. Zresztą. Czyli teraz jest na równi z Messim. Dobra, zaczynamy. Będziemy walczyć z ligą BPL. Ale wcześniej to myśmy chyba walczyli z Bayernem, więc tutaj nie wiem dlaczego teraz jest nagle z ligą angielską. Ale czy to jest ważne? Weźmiemy sobie... kurde, w pedalskich, no nie wiem. Mogę zmienić zawsze. Czekaj, a jakie wy tu macie? Aha, to muszę odblokować. No to... Czekajcie, ale nie chcę w pedalskich, nie. No dobra, trzeba iść, nie ma wyjścia, no. Dobra. O, są teraz ustawienia i mogę teraz zmienić poziom trudności. To jest zbyt łatwe, to jest w ogóle profesjonalny, no. Ale to jest semi-pro, więc ja... To jest zawodowiec, to jest początkujący, amator, zawodowiec. I to już jest profesjonalna i światowa klasa i legendarny. Nie, ja zostaję przy tym. Ja na razie przy tym zostaję i nic nie zmieniam. Dobra, gramy znowu jako Ronaldo. Newcastle United kontra Real Madrid. Aj, Cristiano, ładne robisz wolne. Znaczy, do środkowania. O! O! To się udało! Ładnie! Teraz to przyznam, Ronaldo, żeś poprawił to. No i git! I ładnie, Krystynka. Newcastle United kontra Real Madrid na stadionie St. James Park. Okej. Okay. O! Sędzia Murzyn. I kto zaczyna? Aha, ja w ogóle jestem na skrzydle. To trochę chore. Ale w sumie Krystyna zawsze była na skrzydle.
Ale mógł bez łaski swojej podać. O, o, o! Ale za mocno! Człowieku. Lepiej może jeszcze podaj do tej Krystyny. Dzisiaj ma też strzelić hat-tricka. O, o, o! Jest piłeczka. O, krzyczą, krzyczą na Real Madryt. O, ty gruba piczko. Nie będziesz mi tak Krystynę. O, patrz ty, rąbany, obronił. Ale byłem gotowy do strzału. Chciałem się złożyć. Darlian Mat. Nie zdam. Ty patrz, jaki Ronaldo dzisiaj ofensywny. Chciał już z główki strzelić i to z daleka. Nie wierzę. Nie, po prostu ja nie dowierzam to, co widziałem. Ładnie, podanie do Cristiano. Cristiano kiwa jednego, drugiego. Karny? Nie, wolny będzie przynajmniej. Jaka karteczka? Nic? Dobrze, Cristiano się szykuje do rzutu wolnego, którego raczej nie trafię, ale mogę się połudzić. No! Chciałem tak spróbować, wiecie, ja nie potrafię rzutów wolnych. Chyba że mnie ktoś nauczy prywatnie, to będę wdzięczny. W końcu chciałbym nauczyć się, bo jeszcze nie było mi dane potrafić takie cuda z rzutów wolnych. A jedyne rzuty wolne profesjonalnie to strzelać potrafi tylko Zlatan i nikt inny. Chyba że są jeszcze jakieś wyjątki. Podaj do tej Krystyny. Nie, woli nie. Nie no, genialnie, kurde. Miał tą piłkę przyjąć, nie przyjął. Sobie postanowił, że oleje sprawę. A też Krystynka źle to przyjęła. Wkurza mnie to. Dobra, może spróbujemy teraz go skiwać. O. Ale widzę, że kibicują bardziej Realowi. O, jaka kosa. Mogłoby z tego być kartka. Ja pizgam, co za geniusze. O, za mocne podanie, panie. Ktoś głupi? A, mam chyba wracać na swoją pozycję. Dobra, teraz oczekuję podania od Cristiano. Boże, do Cristiano. No podaj! No patrz jaki cep. No ja też zresztą nie ogarnąłem, bo mogłem szybko zaatakować i... A, Cristiano sobie stanął na baczność. Myślał, że wzrokiem piłkę przekieruje na bramkę. No. Naprawdę genialne. A ocena Cristiano spada cały czas, więc kurde, nie róbcie sobie jaj. No podajcie do mnie, negusy. No patrz, nie słuchają mnie. Może... Ja... Co się z nimi dzieje? Na razie jest 0-0, to jest aż niewiarygodne, bo już powinna paść bramka. Kurde, oni nie potrafią nawet zrobić prostego podania. Patrz. Nie wierzę, no muszę chyba tam wkroczyć i zrobić porządek. Aha, teraz jeszcze ten rzut z autu, który wykonuje Cristiano. Nikt inny. Super. W sumie mogłem się wycofać od razu, a nie biec jak powalony. Dobra, Cristiano przy piłce. Dobra, próbujemy tutaj kiwać na różne sposoby. No i oczywiście kiwanki zostawmy sobie chyba na później. A, miałem w ogóle ogarnąć cieszynki dla Ronaldo, ale ja oczywiście zapomniałem. Więc wybaczcie najmocniej. O kurde. No podałbyś do mnie. No nie wierzę.
ten wolał sobie... O, dobrze, ładnie. Teraz idziemy z tą piłką, może coś się w końcu uda. Cristiano, Cristiano! No i gdzie karny? No i... Nie, przepraszam. Mogłem od razu już strzelać. Kurde, nie. Ja bym tu już karnego zauważył. O jeb, ale żeś zanurkował, Ronaldo. Dobrze, biegnij, biegnij. Nikt cię tu nie będzie faulował bezkarnie. No brawo, Ronaldo. Dzisiaj to chyba jesteś naprawdę w dobrej formie. A nie, to tak naprawdę to moja wina. Źle w ogóle wycelowałem. Świetnie. Ale ładnie, Ronaldo trochę już rozgrzany. Chociaż liczyłem na to, że strzelę, bo była szansa. To mogła być setka równie dobrze. No kurde, ale ten mecz już jest bardziej wymagający. To nie jest, kurde, z czym? Znaczy, no Bayern Monachium na pewno by wygrało z Newcastle. Tylko kurde, to albo ja coś knocę. No i znowu, i historia lubi się powtarzać, no. Ja cię kręcę. Jak nie z Messim, to z Ronaldo. Te, bo już tam strzelą. Dzikusy. Angielskie. I nie tylko angielskie. Nie wierzę, Ronaldo dzisiaj coś nie za bardzo mu idzie. A po prostu znowu nie ma zgrania. O ludzie, no. Serio, tak mi idzie dzisiaj słabo. Kurde, grają na czas? Dobra, liczę, że dostanę podanie. O, teraz. To jest jedyna okazja. No. Może być. Chociaż jedna bramka, ale chcę znowu hat-tricka. Jak Ronaldo potrafił w pierwszym meczu hat-tricka walnąć, teraz też powinien. O, taki na lajciku, bym powiedział. Ten gol. Nawet się od ziemi nie obiła. Tylko sobie prosto leciała do siataczki. A taka cieszynka też może być pod Ronaldo. Nie jest najgorsza. O, tu chociaż jest angielski. O, tu jest angielski akcent i mowa w ogóle na tym stadionie, więc akurat tyle dobrze. Dawać jeszcze piłkę, no dawać! Kurde, na kity, że się Ronaldo przeskoczył. O chuj, nie wiem, czy ja w ogóle dobiegnę. Dobra, jest 1-0. Ronaldo strzelił. Nie wiem, albo sam mi się automatycznie poziom trudności zmienił, albo... Nie wiem, no... Tak czy inaczej jest 1-0. Ronaldo strzelił. 45. minuta. No ładnie, ładnie, ładnie. Już masz 4 bramki na swoim koncie w tej karierze. 1-2. Empoli przeciwko Granadzie. Granada prowadzi. Milan i Valencia. Z tym, że Valencia wygrywa też jednym golem więcej. Okej, no ładnie. Bailey już gra? Dziwnie, myślałem, że ma jakieś zawieszenie czy coś za tą czerwoną kartkę, którą dostał w poprzednim meczu, w pierwszym meczu z Bayernem. Ale no dobra, jak tam chcecie. Okej, wznawiamy i musimy teraz dobrze odegrać tą drugą połowę, żeby wyjść z przynajmniej wyższą oceną niż 8-4. O, no i znowu Ronaldo wyrąbał. No podaj, podaj, podaj. Jest, ładnie, ładnie. Ronaldo, Cristiano, Krystyna. A, na co ja się bawię? Nie, co... Na własne życzenie zrzem sobie bramkę z Rzempoli. No fajnie. Teraz musi Krystyna pójść z powrotem po piłkę, żeby mieć okazję na bramkę. No zmarnowałem ją. Po prostu
Już więcej tak nie zrobię. Po prostu podejdę, strzelę i tyle. Dobra. Kurde. Też dobry. Wyciepał tą piłkę, dał im okazję. Dobra. No faul. Dzięki, fajnie. Fajnie, że. Dobra. Tu, do mnie, do mnie. Pięknie. Jedziemy, jedziemy. Aaa, Krystynka, no. I druga brameczka. Już by był hat-trick w sumie, ale no. Na własne życzy, nie wiem, żebym to zmarnował. A teraz Cristiano. Mocna bramka. No tego się nie dało bronić. 2 do 0. Wiem, że przybijam już powtórki, bo w sumie... No ładnie, ładnie. Cristiano Ronaldo. Taki bardzo angielski ten akcent. O, serio. O, o. To już był faul. Nie wiem kogo. Ostrzeżenie. Dla Chicharito. Zmiany. Cabela wchodzi. Ale Cabela już chyba nie gra w Manchesterze City. Bodajże tak słyszałem. Bo teraz już nie pamiętam, gdzie Cabela gra. A, teraz Isco wchodzi za Dendonkera. W ogóle nie wiem, skąd on się wziął, ten Dendonker. Dendoker. Chuj wie. Dobra, jest 2-0, Cristiano dwa razy. Ja wierzę w niego, że strzeli hat-tricka. Podać tam do mnie. No, dziękuję. O ty. Jedziemy po hat-tricka. Obronił to. Serio? Jeszcze w słupek trafiłeś? No nie wierzę. Taką sytuację zmarnować? To jeszcze tego nie było. Dobra, Cristiano trochę zwolni. Żebyś całkowicie mi nie zmarnował fizyczności. Jest na razie 2-0, jest dobrze. Cristiano tylko po prostu musi dostać piłkę. Ładnie obronił. Nie wiem, kto do mnie jest na bramce. Chyba Ter Stegen. Jaki Ter Stegen, kurde, on w Barcelonie, chciałem powiedzieć. Casillas albo ktoś inny. Ale na pewno nie Casillas. On mi na niego nie wygląda. Kolejna zmiana. Kolejny Bambo Murzyn chodzi. Kto tym razem? Armstrong zszedł i... Nie znam typa. A, Chise! Ten z Senegalu. No to wszystko już jasne. Aha, coś chyba im nie wyszło. O, super, super. Oczekuję podania i hat-tricka. O, tu się mogło skończyć karnym. Prawie. No na kij on to wykopał. Mógł mi podać. Co oni tak co chwilę te zmiany robią? No to nie Kroos wchodzi za Kedira. No okej, okay, nie wchodzi Kroos. Może... A może on znowu mi zrobi jakąś asystę, jak ostatnio. Dobra, czekam na podanie. No podaj! O kurde, no teraz już za mocno podał, człowieku. Trochę mu się chyba pomyliło. Dobra. Czekam, czekam, czekam. No teraz podaj! Dobra, dośrodkowa... Co wy robicie? Rożny przynajmniej będzie. Bo widziałem, jak się odbiło. Dobra, muszę jakoś się ustawić. Jak się ustawię bezbłędnie, to może będzie brameczka. Kurde, przy... No ten to jeszcze spudłował. Który to? Isco.
Znowu on! Ja znowu muszę na niego piska wydrzeć. Ja pieprzę. Naprawdę? Podaj do Krystyny. Jasna. Co za podanie? No podanie roku normalnie, no. Podacie kiedyś w końcu do niego? Nie, no oni się mnie boją. Dobrze, przyjęcie i ha. Co? Serio? Boże, nie. Cristiano z pudłową. No aż wierzyć mi się nie chce. Teraz wchodzi jakiś De Jong. W ogóle chyba jest trzech piłkarzy o nazwisku De Jong. Z tego co się orientuję. Ale serio? No Krystyna, nie wierzę w ciebie. Dobra, dzięki, dzięki. Dobra, jedziesz. Co mi go tyrasz? Dobra. Jedziesz. Cristiano! No, jest hat-trick, drugi hat-trick. Pięknie, czyli Cristiano dotrzymał obietnicy i strzelił drugiego hat-tricka. No, jest ładnie. Mają tam jakiegoś krzywego tego bramkarza. No i drugi hat-trick. A może jeszcze czwarta bramka? Pojedziesz! Kurde! Ale było blisko, to już byłaby dobra akcja. Dobra, Cristiano będzie wykonywał rzut z autu. No, wyszło mu podanie. Serio, no nie. Chyba już nie mam na co liczyć, żeby Ronaldo jeszcze coś mógł strzelić. Sorry za laga. Ho, 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 tuż był faul. Kto faulował? Pewnie Isco. Co za gwinciarz. Nie dość, że zbudował, to jeszcze fauluje. Nie, nie. Ja bym Isco nie dał nam każdy mecz. Żeś spieprzył tym razem. Jak mu nogę przylepnął. W sumie nie, to był bardziej hak. Ale okej. Może jeszcze jeden gol. Nie, może teraz jakąś asystę zapracujmy. Już nie przesadzajmy. Podaj tam! Kurde, aleś ty to podał. Serio. Oj, coś czuję, że to się szybko ten mecz zakończy. Ale nam wyciepali brutalnie tą piłkę. Okej, podali do tych gorszych. Ale... Ładnie, no miał już tą piłkę Ronaldo. Mecz się zakończył 3 do 0. Ronaldo hat-trick bez asysty tym razem, ale naprawdę meczyk niczego sobie. I to już nie był mecz na 9-0, czyli poziom trudności się mógł trochę podnieść, jak mam być szczery, bo nic nie zmieniałem. Okej, jest 3 do 0, hat-trick ocena 9-1. No jak na niego to ocena powinna być wyższa, ale no zważając na to, że 4 razy spudłowałem, więc to cena chyba musi tak podlegać. No 3 bramki, no mogło być nawet 5 bramek, no mogłem naprawdę jeszcze te dwie bramki strzelić, ale na własne życzenie, żem to sobie zmarnował. Kluczowych driblingów 5. Ronaldo chyba raz był faulowany. Coś jeszcze? No chyba już w sumie nic. Okej. No trochę dzisiaj gorzej zagrał Ronaldo niż wcześniej. Ja sobie potem porównam oceny.
No i Isco jeszcze dostał rzutą w pysk. Ale ten Isco to też jest udany. O, benzyna jeszcze. Benzema, przepraszam, jeszcze jest 6-9. To chyba mu się przyda na przyszłość. Carvajal tak samo. No pięknie, no. No widzę, że te same wyniki, więc ich nie będę nawet czytał. Overall się nie podniósł. O, teraz będzie z Ercelensem, które będzie w tą sobotę grało z PSG. No i ocena trzyma się. O, James Rodriguez wraca. Więc możliwe, że w następnym meczu zagra. No, jak będzie okazja go zamienić za kogoś innego. Na przykład za Krosa albo Isco. O, za Isco by zmienił, tak, bo on nie zagrał za dobrze. No i dobra, co mogę więcej powiedzieć? Ronaldo ładnie zagrał, nie miał asysty żadnej. No cóż, cóż poradzić. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. No i zapraszam na następny odcinek karierą Cristiano Ronaldo, który chyba już w tym tygodniu nie będzie, więc spodziewam się, że gdzieś tak w poniedziałek będzie. A jutro będzie Ibra i w piątek Messi. A w sobotę i niedzielę będzie Neuer i właściwie chyba na odwrót. Albo Robben i Neuer, albo Neuer i Robben. Nie wiem jak to będzie. Zależy też od ocen, więc tak działam. No dobra, trzymajcie się, na razie, yo!